No to lekko mówiąc, jesteśmy teraz w dupie. Mam nadzieję, Ellen, że masz jakiś plan. Oczywiście, że mam. Jaki? Napierdalać. Kiedy mrodził jak znud, wtedy odpadł mi fiut. Możny brak, tak to fakt, tak mi żal. Krematorium wrzask, słychać płodów blask. Spijam gin, swe powin, tak mi żal. Straciłem hał, to był mój ostatni strzał. Płody, 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 wrzucam was do wody. W plastikowej siatce ku ruchaniu ryb. Płody, 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 zapewniacie wzwody. Gdy jesteście martwe, wtedy spuszczam się. No w dupę, co ten pedał ode mnie chciał? Coś ty bawia, hej ty czubek, już jestem. Czego? Słuchaj, no słucham. Czy nie zastanawiałeś się przypadkiem, jak się stąd wydostać? Tak szczerze, to nie, bo ja znam sposób na wyjście ze świata równoległego. Zapewne musimy wyjść siłą. Masz częściowo rację, gdyż trzeba zabić tak zwanych podtrzymywaczy życia w tym świecie. Gdy zabije się ich wszystkich, można się stąd wydostać. A wiesz kto to? No nie bardzo, ale wiem jak ich rozpoznać. I wiem gdzie już lecieć. Leci za mną, dobra. No i jesteśmy na miejscu. A co to za paszczur? Szatan, nie to tylko kolejni kolesie ze świata równoległego i zapewne straż pierwszego podtrzymywacza życia tego świata. No to bierzemy się do roboty. Zaraz go unicestwię. Nie to, nie to.
Ach, nareszcie po walce z pierwszym podtrzymywaczem, idę się odleć. Mogłem nie pić tyle tej Coca-Coli. O kurwa, mutanty.